ja zachęcam Państwa do sportowego i kulturalnego dopingu. Nie ma!
podanie wcześniej. Pod słońce nic nie widzę, ale to trzeba przy... No nikt nie skończy, nikt nie podaje do swoje. Nie trafi. Nie trafi. Winna być druga. Nie trafi. Nie wykorzystałem sytuacji się show. Szczególnie takie. Ile jest? Padrans. Ile? Padrans. Jeszcze duch w narodzie nie zginął. Coś kurwa, się przerażę, tam trzeba wchodzić, teraz musiała tak chodzić. A po zwycięstwie jeszcze lepiej. Ale tylko, że ja podstrzałem. Daj to! Dzień dobry.
Panie trenerze, przegraliście, mimo że się wydawało, że wygracie, dowiedziecie te dwa wynik do końca. Tak, graliśmy bardzo fajnie do 60 minuty. Dobrze mecz nam ułożył, strzeliliśmy bramkę po fajnie wykonanym stałym fragmencie gry i podaniu Pawła Fydrycha do Bartka Buczka. I mieliśmy jeszcze kilka fajnych sytuacji. W pierwszej połowie Marcin Wodarski po rzucie rożnym minimalnie nie trafił w bramkę. W drugiej połowie trzeba było tylko dostrzelić bramkę. No, miał Woźniak, miał Wodarski, doskonałe sytuacje. Zmarnowaliśmy i myślę, że te sytuacje się zemściły, bo dwie minuty między 60 a 70 minutą wydawało się, że wejdą świeci zawodnicy, przytrzymają piłkę. Niestety dwa fatalne zachowania, nonszalancja w obronie kosztowała nas stratę dwóch bramek i można powiedzieć, że już mecz się wtedy zakończył. Próbowaliśmy się szarpać, ale to już sytuacji przez ostatnie 20 minut nie stworzyliśmy. No, powiem tak, że bardzo żal straconych punktów. Do 65 minuty chyba nic nie zapowiadało, że ten mecz przegramy i to tak wysoko, 3-1, bo ten wynik też mówi. No, taka jest piłka. No. Tomasowia grała do końca, a my nie przytrzymaliśmy tej piłki w przodzie. Mieliśmy swoje sytuacje, nie zakończyły one się bramkami. Dostaliśmy trzy ciosy, po których chociaż gospodarze też mieli kilka sytuacji. Tak, mieli sytuacje. To nie ulega wątpliwości, że i w pierwszej połowie, i w drugiej połowie mieli kilka też doskonałych sytuacji. No ale strzela się bramkę na wyjeździe, ma się do 65 minuty wynik ułożony, ma się sytuację i wydaje mi się, że wszystko szło w dobrym kierunku. Niestety ostatnie 20 minut, w poprzednim meczu też było, że ostatnie 20 minut opadliśmy chyba z sił i brakło koncentracji. Mecz się powtórzył i Tomasowia okazała się lepszym przeciwnikiem i strzeliła trzy bramki, zasłużenie wygrała. To była przedostatnia kolejka ligi, czyli można już mniej więcej podsumować sezon. Czy jest pan zadowolony z dorobku Karpat w tym sezonie? Dużo punktów potraciliśmy, dużo meczów przegraliśmy różnicą jednej bramek, dużo sytuacji nie wykorzystaliśmy, a nie jestem zadowolony z dorobku Karpat. Prosił zespół, żeby niżej poziomu, na jakim my grali w Białych Podlaskach, to był najlepszy nasz mecz, my już nie opuszczaliśmy. Ale pierwsza połowa to jest trzecia połowa tego meczu z Unionowym Sarzynem, spokojna, bez szybkości, bez ogólnej pracy zawodników, bez пресингу, co це було мови на праві, ніс не було виконано. Жути Ружнього сталого фрагменту гри стратили пілу, тяжко мені, в перерві була довжа така розмова з заводниками. Коли здесь мішизна, коли вони, кстати, перед кімбійцями останній матч, щоб добре пасувало, щоб виграти цей матч. Є серія добре, і зараз йде 4-4 звичайство. Myślę, że wczesno zrobił zmiany, wczesno wypuścił Drozdera, Kulesa i w zasadzie tych dwóch zawodników. Ta siera i te dwa zrobił asysty, Drozder, zrobili wynik. Jest jeszcze na czym pracować, myślę, że dlatego, żeby zespół pracował równo, stabilno, dyscyplinowano. Myślę, że potrzebne 3-4 zawodnika do tego zespołu 100%. Na tym teraz, na dany moment, nad selekcją mojej pracujemy. Mimo słabszej gry Tomasowi, to mimo wszystko pański zespół pokazał dzisiaj charakter, bo do 65 minuty wydawało się, że możemy ten mecz przegrać. Ja wierzę w zespół, ale nie wierzę, jak on może przestroić się, jak zrobił zmianę. І, скажімо так, коли додаємо швидкості, і в ній буде 2-3 подання, і в нас була ситуація. А коли Слутвінський там чи Хвала, чи в першій полові на першому поданні губили пілу, то ні ми не могли зробити. 2-3 докладних подання ми вже були на удержі по бранці. Є на чим працювати. Характер то мусить бути з поля, бо без характеру не буде звичайності, не буде вальки.
Але я хотів би, щоб вони не єдним характером вигравали вони матчі. Я хотів би, щоб вони вигравали матчі таким, таким класом. Є резерв того Заспола, є резерв Заводніку. Ну, скажімо, як ми приготувалися до такого матчу? Єднаку Заводніка не було два дня на тренінгу, бо Лізо робив собі паски. Другий Заводнік залатив свою справу по праці, два дня не було. Третій, по гулі 80 Заводніку було в тренінгу, 12 максимум. Тобто не добре, значить. Зараз вже кінець, і всі вже там мислимо або в льопі. І Кросно там теж, то мислили, що вже виграв матч, значить, і ніс не почерпну йому, але я гратулюю Заводникам, значить, в нас є добрий аура, добрий колектив, і мислю, що в тим керунку ми будемо ще розвиватися.